No to lecimy. Połgajewski, Łutikow, Swierdłowsk. Swierdłowsk to jest to, gdzie wywieźli Botwinnika w czasie II wojny światowej, żeby mu krzywda się nie stała. Połgajewski, wyśmienity szachista. D4. Pretendent. Trochę miał pecha, bo mu na drodze stawali Spaski, Korczno i Karpow. Trochę miał pecha. Jak pan ocenia poziom turnieju pretendentów? Nie ma turnieju pretendentów, nie mam co oceniać, panie Danie. Lecimy dalej. Na razie chciałbym się skupić na wykładzie. Jak widzimy, nie wyprowadza gońca. Połgajewski nie ma nic przeciwko obronie tarasza. Trzeba powiedzieć, że Połgajewski był bardzo pryncypialnym szachistą i prawie zawsze grywał te same warianty. I ciągle je szlifował, szlifował i grywał coraz lepiej. Polecam jego partię stalem. Teraz to powstała taka pozycja troszkę jak z przyjętego gambitu hetmańskiego. Stary ruch Rubinsteina lubił go stosować Botwinnik i Pietrosjan. Białe mają izolowanego pionka. Czarne natychmiast go blokują. I ja mówiłem, że kiedy czarny skoczek przestaje atakować punkt E5, trzeba wyjść skoczkiem na E5. Co powiemy o ruchu goniec E8? Uczymy się interaktywnie. Czy to jest dobry ruch gońcem na E8? Ostatnio chwaliłem ten ruch. Onegdaj. Dobry wieczór, panie Fukacz. Dzień dobry, panie Ananaski. Dzień dobry. Znowu mi Lichess mnie nie wykazuje. No, oczekuję odpowiedzi. Czy ruch gońcem na E8 jest dobry? Im szybciej to zrobimy, tym szybciej zagramy. Dobry wieczór, panie Tomaszu. No szkoda, tak się ładnie pani nazywa, pani Alicjo, ale musi sobie pani pójść założyć nowe konto. Sobie przypominam, że pani Alicja już tu do nas kiedyś zaglądała. Sam mam, no bardzo łatwe pytanie, czy ruch gońcem na E8 jest dobry, czy nie? No czarne chcą uratować parę gońców. O ten ruch. Raczej kiepskie. Ja ostatnio mówiłem, że to był dobry ruch. Kto pamięta dlaczego?
Pan Seruta mówi, że nie. A dlaczego? Ja kiedyś mówiłem, że on jest dobry. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry czy niedobry? Jak niedobry, to dlaczego? No własnymi słowami. Jak państwu intuicja mówi? Strasznie ciasno. Chroni je w 7. O linię będzie ciężko walczyć. Za bardzo pasywny. Proszę państwa, no, podstawa tego jest, że gdyby wieża stała już na D8, to byłby dobry. Ale on rozdziela wieżę i dlatego nie jest dobry. Bo w partii Cukertort-Steinitz ten ruch był dobry, tylko wieża już stała tak jak trzeba. Gramy białymi, co gramy? Co byśmy zagrali? Tak, panie Seruta, bardzo ładnie pan to mówił. Co gramy? O, leci. Goniec E3. Panie Tomaszu, pozdrawiam również pańską żonę, panie Tomaszu. Gdyby pan powiedział, jak ma na imię, to bym jeszcze bardziej pozdrowił. Wieża, goniec E3, bardzo dobry ruch. H3, panie Fuchaczu, niepotrzebne. Ponieważ pole G4 jest dostatecznie dobrze kontrolowane. Zwracam uwagę, skoczek na B6 stoi nieszczęśliwie. Wieża nie gra, a ten Łutikow to nie był jakiś kiepszczak, on był arcymistrzem potem. Pozdrawiam panią Martę. No ale pan Dominik podpowiada, że wisi pion na D4. Stawiamy wieżę. Wieżę stawiamy, prosty ruch. Skoczek B na D5. Czarny trwale zablokował pole przed pionem. Ja mówiłem, że trzeba być ostrożnym tym i nie spieszyć się. Gramy dalej. Gramy dalej. No jak ja mam grać, jak moje okulary nie widzą. I czekam na te ruchy, bo nie widzę żadnych ruchów. Przecieram okulary ze zdumienia i czekam na ruchy. Pan Paweł, hetman F3. Hetman nie stoi tak źle. Nie wiadomo, gdzie on pójdzie. Hetman F3, to mało. Co jeszcze gramy? Goniec G5, bardzo dobry ruch gońcem na G5. Panie Dominiku, gramy białymi. Ruchy robi się na przemian, panie Dominiku. Goniec G5, bardzo dobry ruch. Gońca wyprowadzić. Bardzo dobrze. Podobno ruchy są równocenne. Wieża D3. Do ataku. Król H8. Goniec G5. I tu Łutikow, nie wiadomo dlaczego. Nie komentujemy tego. Moment, coś skopsałem. Wieża D3. Jak zwykle, wieża C8 najpierw.
wieża G3, uciek, goniec G5 i skoczek B4. No to nie komentujemy tego ruchu, słaby ruch. Gramy białymi. Chcę wziąć piona D4. Co teraz? Co teraz gramy? Pan Fukacz, wieża D1, myślę, że to jest dobry ruch. I pan Grzegorz, wieża nam się przyda na D1. A jakie opóźnienie mamy? Moment. Nieduże opóźnienie. 7 sekund. Wieża C7. Wieża H3. Na mata. G6. Kombinujemy. Dzień dobry, panie Sebastianie. Ruch białych. Nawet zegar mogę włączyć. Jak mi nie było, panie Sebastiany? Byłem, jestem i będę jeszcze jakiś czas. Goniec E6. Goniec E6 nazbyt śmiałe. Goniec H6. DD6 nie ma takiej figury D i na D6 żadna biała figura nie może przyjść. Goniec H6, bardzo dobry ruch. Witam pana Przemysława. Jednego z patronów naszego kanału. O, dzień dobry, panie Piotrze. Co, jakie ruchy jeszcze są dobre? Goniec G6, bardzo dobry ruch. Goniec E6 nie polecam. Skoczek E4 za wcześnie, panie Grzegorzu. Może pan coś stracić. Przynajmniej atakujące figury. No dobra, goniec H6. Hetman F3 zagrał. 20 ruch. Wieża G8. Zauważył. Co teraz? Przegrywający ruch, wieża G8. Skoczek E4, pan Grzegunio. No bardzo ładny ruch, panie Grzegunio. Kto jeszcze skoczek E4? Kto jeszcze skoczek E4? No rzeczywiście, w partii było skoczek E4. A jaki inny ruch jest dobry, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Kto widzi jakiś dobry ruch? Goniec E6 za wcześnie.
D5, brawo Pani Fukacz. Proszę Państwa, to jest ruch z innego planu, ale ponieważ my akurat ten ruch złotnik pomija, bo niemetodycznie jest, ale zobaczmy, co byłoby po D5. Ruch psuje koordynację czarnych figur. Lecimy po kolei, bo jest bardzo typowa kombinacja. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od skoczek B na D5. Co teraz? Jak rozwalać pozycję? Goniec F6 chyba nie. No, trzeba bić na D5. Zobaczmy, co jest po biciu skoczkiem. Wzięliśmy figurę. Hetmanem nie można. No chyba najlepiej bić pionem. Po biciu pionem możemy nie... Kto widzi ruch? Pokażę. Wieża D5. I na skoczek bije D5. Co gramy? Kto widzi? Gonię C2, panie Andrzeju, za miętkie. Włączam czas. Włączam czas. Koń F7, niezły ruch. Koń F7, niezły ruch, ale przegrywa. No chyba, że pan da mata w czterech. Dzień dobry. No koń F7, szach. I gdzie ten mat? Wieża H7. No dobrze. A można coś innego niż skoczek F7? Od razu. Hetman F7. Ja bym się bał zagrać hetman F7. Hetman D5, panie Piotrze, to miętkie. Ale czy nie można zagrać tak? No dobra, to widzieliśmy, co będzie, kiedy skoczek bije na D5. Wisi hetman. Tu już nic nie ma. To było ED5. Oto teraz zagrajmy na skoczek bije D5. Co gramy? Co gramy? Skoczek G6, panie Danie, całkiem niezły. Całkiem niezły. Zupełnie poprawne, jakby powiedział mi Piechota. Mistrz Piechota był z rocznika 8. Miałby 112 lat teraz, gdyby żył. Pan Aleksander, witam pana Aleksandra. Wieża H7. No, nieźle. No to co jeszcze można? ED5 było. Już nic nie można. To zobaczmy, co będzie. W tej pozycji cofamy. Tam było, co było? Zróbmy ED5. Co gramy na to? Też wieża H7?
Zwracam uwagę, że walimy w najmocniejszy punkt, w D5. No to to samo, to goniec F6. Goniec F6 niezłe jest. Ale nie wygrywa chyba. No zbijmy skoczkiem na D5. Czym odbija? Musi czym odbić. Tym skoczkiem nie chcę, bo tam na... Skoczek jest potrzebny, żeby bronić. Co teraz? Myślę, że można znowu zagrać wieża D5. I pozycja się sypie. Hetman D5 nie bardzo pomaga. I znowu nie można. Bo to już mamy przećwiczone. To co jeszcze można zagrać po D5? Można zbić pionkiem z F. I tu mamy przećwiczone. Wracamy do partii. Zagrał skoczek E4 Połgajewski. No nie zawsze robi się. Skoczek H5. Gramy dalej. Koniem z B. No włączę zegar, bo wam to wolno idzie. G4. G4 ma sens. G4 ma sens. Jednak nie. Goniec H6. Goniec H6 wygrywa. Skoczek F6 chyba nie wygrywa. A co zagrał Połgajewski? Proszę, daję jeszcze raz. Kasparowski, 10 sekund, wracam za 10 sekund.
Dzień dobry, panie Pale. A Hetman F7 to nie łaska? Liczymy Hetman F7. Liczymy Hetman F7. No liczymy. 10 sekund. No co się dzieje? No wygrywa, no ale dlaczego wygrywa? Zagrał goniec C6, a co jest po goniec F7? A co jest po goniec F7? Ja tu mam warianty. Skoczek F7, skoczek D8 i to wygrywa. A co na goniec G5? A co na goniec G5? Witam pana Adka. O, pan Adek będzie generował ruchy. Zawsze nam generuje. Sorki, goniec E6. No sorki, ale co teraz? Goniec E6. Goniec E6. O! Prawo dla pana Pala. Tiu. I to się wygra. Widzicie? Pięknie, pięknie. Zagrał goniec C6. Co teraz? Tak, panie Suruta, teraz nowa zagadka. Wieża bije konia. Wieża bije konia, wygrywa. Myślę, że wieża bije konia, wygrywa. Zobaczymy to za chwilę. Tu chcę powiedzieć, że Pułgajewski podobno liczył tak dobrze jak Tal. Skoczek F7. Trudno, panie Tomaszu, postawić skoczka na F7. Oj, 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 oj. No dobrze, to za chwilę. On zagrał tak i wróćmy. Wieża H5, GH5, skoczek F6, no ta, grozi mat na H7. I co teraz?
I co teraz? Nie ma mata na H7, podpowiadam. Jesteśmy bez jakości. Cisza. Ach, cóż to jest za cisza? Wszystko to być może. Ojejku. A hetman H5 to źle? Hetman H5 i koniec jest. No nie ma się jak bronić. Wisi tu, wisi tam. Dwa piony więcej wygrywamy. Dobra, hetman E6. Na hetman E6 czarny zagrał wieża G7. Co teraz? Tu można powiedzieć, że wygrywa wszystko. Poługajewski znowu wniósł dysharmonię między czarne figury. Strzelił gońcem na E7, chociaż skoczek F7 jest potwornie silny. Wykończenie może być. Wieża H5 znowu wygrywa. I po D6 się poddał. Podobno mat w 9. Zobaczymy partię od początku. Uwaga. Obrona tarasza, nie ma gońca na G5. O, teraz jest obrona tarasza. Czarny bije. Czarny bije, jak widzimy, czarny stracił dwa tempa nabicia. Ich szybko chciał zdyskontować, pole D5 zagrał skoczkiem. Zwracam uwagę, że skoczkiem na E5 idziemy, jak czarny skoczek przestanie kontrolować pole E5. Proszę to sobie zapisać. I tu fatalny ruch gońcem na E8, w tej partii oglądanej poprzednio, goniec nie rozdzielał wież, tu rozdziela wieżę. I po chamsku idziemy wieżą na mata. Tu bronimy piona, podciągamy wieżę i po chamsku idziemy wieżą na mata. Tu zwracam uwagę, ideowe D5 rozwalało. D5 rozwalało, co wykazaliśmy we wspólnej analizie. Typowe zakończenie. Zobaczymy sobie drugą partię. Jest druga partia. Drugą partię białymi grał Michał Mojsiejewicz, Botwinnik, czarnymi Aleksander Tołusz, jak Państwo wiedzą, wyśmienity szachista, niezwykle ostry. I lecimy. C4. Skoczek C3. Ktoś powie angielska, ktoś powie obrona hetmańsko-indyjska, ktoś powie wariant Rubinsteina w klasycznej postaci, ruch Zemisza ulubiony, Botwinnik odbił konisiem. Zwracam uwagę, że czarne dobrowolnie oddały czarnopolowego gońca. I zbiły na D4, nie czekając, aż biały wyprowadzi gońca. Botwinnik zmienia kolejność figur, chce ustawić gońca z hetmanem na punkcie H7. Prawdopodobnie, zobaczymy, czy to mu wyjdzie.
I teraz uwaga. To jest trochę inny przykład. Ruch biały. Kto wymyślił? Witam pana Zdzisława. Wymyślamy. Goniec A2. Bardzo dobry ruch. Jakieś inne, bardziej ambitne propozycje? Cisza, no dobra, zagram goniec G5. I skoczek G6. Obiektywnie dobry ruch. Co teraz? Pan Grzegorz goniec G5, pan Fukacz zaliczony goniec G5. Co teraz? Co teraz? Wieża E1. Bardzo dobry pomysł prowadzenia wieży do ataku. Doskonale, panie Andrzeju. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? D5, 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 skoczek E2. To nie jest na D5, ale dobrze, że wam przychodzi do głowy. Skoczek E2, pasywne. Proszę państwa, włączamy do gry tę wieżę. Proszę, jak włączyć tę wieżę do gry? Tę wieżę, powinienem powiedzieć, poprawiam się. Botwinnik zastosował ten numer w partii z Widmarem. To jest partia z 65 roku, a z Widmarem w 36. Wydaje mi się, że komentowałem. Brawo! Proszę, włączamy do gry wieżę F4. Tu mamy punkt F7. Botwinnik Tołusz. Moskwa, 1965. H4 miętkie. Włączamy wieżę ruchem F4. Tu patrzymy na punkt F7, bo jak to mówią, jedyny żywiciel rodziny jest tu. Nie broni punktu F7. Lecimy dalej. H6. Co gramy białymi? Gdzie odchodzimy gońcem? Na H4 czy bijemy na F6? A może na H6 bijemy? Dobry wieczór, pani Joanno. Ładnie pani grała ostatnio. Bardzo ładnie pani grała, bardzo pomysłowo. Lejemy konia gońcem, pan Adek. Pan Andrzej bijemy. No, gdzie? Na, panie Andrzeju, na F6 czy na H6? Bardzo proszę, pani Joanno. Dzisiaj też chcemy pograć partię z widzami, ale na razie się uczymy. Proszę bardzo, punkt za ruch F5. Jak się mówi F4, trzeba powiedzieć F5. Kto policzył?
Goniec G2 nie będziemy liczyć. Kto policzył HG5? Co gramy na HG5? No bijemy konia i trochę trzeszczy w szwach. Bicie na G6 takie cienkie. Kto widzi mata na H3? Ja nie widzę. I teraz D5, to takie ładne ruchy. Więc nie gramy HG5. EF5. Co teraz? Gramy. Punkt za F5 było. No dobra, dajemy Kasparowski 10 sekund. Dzień dobry, panie Berdzik. Uczymy się planów gry z izolowanym pionem hetmańskim. Plan gry, atak, bezpośredni atak na króla przeciwnika. A potem chcemy pograć z widzami. No kochani, na czym wy myślicie? Ojejku. Proszę, wszyscy tracą po 10 punktów. Gramy dalej. Hetman F5 wygląda ciekawie. No bardzo dobrze, a po hetman G5 spodziewam się ruchu hetman G6, a gdzie wygrana? A co po hetman C8? I co teraz? Cisza. Cisza. No dobra. Goniec F6, hetman F6. Gramy dalej. Tu łatwe. Wieża bije F5. Gramy te dalej. Dobry wieczór, panie Janie. Dziękuję za życzenia. Bo wieża bije F6, skoczek bije D3. No właśnie. G67. Co to znaczy?
pani Fini D. Cisza. Cisza. No to takie proste. Przechodzimy do wygranej końcówki. Hop! Wygrana końcówka. D5. Goniec wyłączony z gry. Wieża wpada na siódemkę. Wieża wpadła na siódemkę. Wieża kosi. Hop. Zdrowy pion więcej. Nie wolno wymienić pionów hetmańskiego skrzydła. Wieża A7. Bardzo ważny ruch. Odcinamy króla. Idziemy po piona. Oczywiście nie po to, żeby tego wybrać. I odcięcie króla powoduje, że my mamy czas na podciągnięcie swojego. Grozi mat. Teraz szacha dać nie można. Król G8, zapisane posunięcie się poddał. Zobaczymy partię od samego początku. Obrona Niemcowicza, jak mówiłem. Wariant Rubinsteina. Rubinstein grywał skoczkiem na E2. Można na E2, można na F3. Na E2 po to, żeby nie było izolowanego, ale botwinnik się nie boi izolowanego pionka. Biały dostał dwa tempa rozwojowe na W3. I uwaga, stawia wieżę na D1. On już teraz planował, że pójdzie pionkiem F. Czyli podciągamy piony. I hop. I ten ruch przegrywa. Programy tego nie wykazują, bo nie potrafią grać końcówek. Dla botwinnika forsownie powstająca końcówka. O, wtrącony szach. Jest kompletnie wygrana. Goniec wyłączony z gry. Żeby goniec szedł, musi iść tu. Wieża wpada na siódemkę. Tylko nie wolno wymieniać pionów na hetmańskim skrzydle. No i tu sam wymienił figury, czym pomógł. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy jeszcze jedną partię. Tam partia była odłożona, więc oni przenazywali. Białymi gra Razuwajew, czarnymi Bagirow. Czy komuś te nazwiska coś mówią? Razuwajew, Bagirow. Białymi Razuwajew, czarnymi Bagirow. Nie potrafi niestety cały śmiać się do jak głupi do sera, więc proszę mi wybaczyć, że czasem tylko się uśmiecham, tak jestem zamyślony. Co panie Grzegorzu panu oczywiście mówi? Cóż pan wie, panie Grzegorzu? Mówi panu, panu Berdzikowi autorzy nieznani. No, pan Berdzik chociaż szczery chłopak jest. No dobrze, ale co panu mówią, panie Grzegorzu? A imiona pan zna?
Cisza. No jak ja mam prowadzić interaktywnie, jak tu cisza. A wywalczyłem dla was dzisiaj zwycięstwo z YouTube'em. Znam, panie Andrzeju, bardzo dobra. O, pan Szuchu ładnie napisał. Rzeczywiście, jako senior miał wyniki. Wcześniej było mu trudno. Grał wąskie debiuty. Przyjęty gambit hetmański. Grał wyśmienicie. Czarnymi grał obronę Alohina i obronę Karokan. Napisał książkę o obronie Alohina. Ten Bagirow. A ten drugi? Razuwajew. Bagirow miał na imię Włodek. Włodek miał. Mów mi, Włodziu. No dobra, panie Finidia, ten Razuwajew, kto to? Dobry wieczór, panie Jerzy. Kto to ten Razuwajew? Podpowiem, miał na imię Jurek. Tak jak pan Jerzy. Któż to ten Razuwajew? Dobry wieczór, panie Danielu. Jerzy Razuwajew. No, po pierwsze współpracował z Karpowem. To po pierwsze. Co jeszcze? Napisał doskonałą książkę do spółki z Murachwierim. Murachwiery to był taki historyk, a ten od strony szachowej napisał. Jaką książkę napisali Murachwiery i Razuwajew? Kto wie? No tak. Tytuł książki Akiba Rubinstein. Po rosyjsku, po serbsku i po bułgarsku mówimy Rubinstein. Akiba Rubinstein. Razuwajew to był bardzo zaufany człowiek, patriota, tak zaufany, że jak swego czasu mieli międzylądowanie w Kanadzie, o tak samolot musiał wylądować w Kanadzie i wyszły do holu lotniska i kiedy arcymistrz Iwanow, nie pamiętam, który bo i był multum, zobaczył kanadyjskiego policjanta, odwrócił uwagę Razuwajewa i zostawił wszystko, rzucił się biegiem, wskoczył na tego policjanta, objął go rękoma i krzyczał: azylo polityko, azylo polityko. Jerzy Razuwajew, kiedy zorientował, co się dzieje, rzucił się w pogoń i próbował go odciągnąć. Nie dał rady. Nie dał rady. Iwanow został reprezentantem Kanady, mimo że arcymistrz Razuwajew czujnie miał w torbie jego paszport. To taka ciekawostka. Dobra, lecimy dalej. Widzimy, że biały zyskał tu kilka temp. Razuwajewowi było się łatwo przygotować. Skoczek C3, H3 też dobry ruch, nie puszcza gońca na G4. Skoczek na B6. Gdzie odejść gońcem? Na B3 czy na D3? Gdzie odejść gońcem? No 10 sekund daje Kasparowski. Start!
Na B3 pan Szuchu. I pan Zdzisław na B3. Na D3 jak Rubinstein pan króci, panie króci. Na D3 to Rubinstein chodził w symetrycznym taraszu z otwartymi liniami. Ruchy są równocenne. Jak wam po odejściu na D3 zbije pionka na D4, to się rozpłaczecie. Rzeczywiście odszedł na B3. Skoczek B na D5. Tu widzimy pan Seruta też i pan Finidi. Tu widzimy, że bardzo chce blokować. Ze wszystkich sił wieża E1. Goniec G5, goniec E6. Ruch białych. Ruch białych. Proszę, 10 sekund, kto pierwszy, ten lepszy. Hetman C2. No jak można postawić hetmana na C2? Proszę. Ci, co wjeżdżają koniem na E5, dostają punkt. Ja mówiłem, że ten skoczek wchodzi na E5. Nie komentujemy ruchu skoczek C7. Jest to wielka chęć wymiany. Gramy. Tu zwracam uwagę, że pion jest na C6, nie na E6. Witam pana Marco i Polo. Dawno pana nie widziałem. Więc myślimy nad tym prostym ruchem. A ja przypomnę, że w ostatnim trudnym czasie zasilili nasze konto na zrzutkę pan Paweł 50, pan Bogusław 100, Bodziuchna, pan Bogdan, przepraszam, pan Paweł 25 i na konto fundacji, nie pamiętam na które, czy by, a już wiem, pan Robert 10, pan Przemysław 33,58, bo to zawsze płaci w euro, pan Piotr 23, pan Andrzej 23, pan Piotr Łukasz 20 i pan Paweł bezpośrednio na główne konto fundacji 50, za co bardzo dziękuję. F4 króci. No. A kto ma jakiś inny pomysł? Cisza. Czas poleciał i odpowiedzi nie ma. Proszę, pan Berdzik.
Goniec H4 nie ma sensu, panie Zdzisławie, bo to jest ruch do tyłu. Rzeczywiście goniec C2 nastąpiło. To się cieszę, panie Marku, że pan mnie ogląda. Regularnie. A widział pan film? Trzy ostatnie, albo nawet ostatnie odpowiedzi na pytania, panie Marku, widział pan? No jak można bić konia na F6, panie Szuchu? Dynamika pada. Natomiast przesunięcie gońca na C2 jest bardzo dobre, bo patrzymy na E8. Nie, na H7. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Ruch białych. I włączę czas. Jak będzie tak kiepsko odpowiadać, to nie wiem, czy będę kontynuował typowe pozycje gry środkowej. Hetman D3, panie Jędruś, proszę. Hetman D3 na mata chce. I pan Zdzisław, hetman D3, pięknie. Podobno za głośno mówię i zagłuszałem konferencję. To świetna robota, ale co, panie Berdzik, pan jakieś takie brzydkie słowo napisał. Panie Berdzik, zwracam panu uwagę, że jest trzycyfrowa liczebność przewidywana. Już trochę na ten temat mówiłem, bo miałem wykłady o strukturze Marocego. No dobra, wiadomo, że hetman D3 zauważył G6. Nie, panie Piotrze, panu powiem, że dyrektor techniczny z innego połączenia sieciowego szczęśliwie korzysta. Nie, panie Marku, to dotyczyło tego, że zostałem porównany do laureata Nagrody Nobla, co bardzo mi się spodobało. Natomiast, panie Marku, to nie o to chodzi, czy oni jest nieznajomość, nie znają, po prostu chodzi o to, pan docent Kosecki cytował pana profesora Kalickiego, który był ministrem nauki, szkolnictwa wyższego i został generałem i bombę atomową robił, w plazmę się bawił, który mówił, jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Po prostu trzeba mieć odpowiedzialność za to, co się mówi, a nie pleść byle co 3x3. I tu ciekawość to uderzyło, nieznajomość elementarnych końcówek wieżowych uderzyła arcymistrzów, mistrza międzynarodowego. I to jest, a jak mistrz międzynarodowy Gołubiow z czeskomu rosyjskiego, rosyjskojęzycznego mówi cung cwang i to kilka razy mówi, ja po 5 razy słuchałem. To jest porażające. Mistrz międzynarodowy Michał Gołubiow. Cung cwang. I przez godzinę się w tej końcówce plątał. To jest... Cóż, po prostu trzeba nawet do tego, co ja mówię, trzeba podchodzić krytycznie. Myśleć samemu. Myśleć samemu. Natomiast oni się opierali na analizach komputerowych i komputery głupiały. Komputery podawały ruch, ale nie tłumaczyły dlaczego. A nawet i ruchów nie pokazywały. Wieża AD1, wieża AD1. H4 pionu. Witam pana Rafała. Ja myślałem, że tu będzie... No, panie Berdzik, no ma pan rację. Ale na razie hetman F3 zagrał Razuwajew. A ten przesłonił. Co teraz?
H4 bardzo dobry pomysł. Też uważam, że H4 bardzo dobry pomysł. Co jeszcze? No dobra, przyspieszę. I teraz atakujemy. Ułatwiłem. H4, bardzo dobry pomysł. Czy pan to... Nie, to nic nowego. Zegar włączę. No proszę, pan króci, pan Zdzisław. Pięknie, no pewnie, że trzeba grać F4. I pan Berdzik, proszę, F4. I skoczek H5, leci hetman. Co teraz? Koń bije na F7, panie Szuchu. Szybko by ci się skończyło, panie Szuchu. Warianty trzeba liczyć. No trzeba odejść hetmanem. Gdzie? Pokazujemy partię na siłę izolowanego pionka hetmańskiego D4. Oczywiście, że hetman F2. Bo hetman powinien chodzić po czarnych polach. F5. Gramy na bicia w przelocie, czy nie? Bijemy w przelocie skoczkiem na F6, czy nie? Jeden pan Szuchu myśli. Cisza, no cisza. Może G4. No pewnie, że G4, proszę państwa. Skoczek strzela na G6. Goniec strzela na G6. A wieża wiąże gońca E6. O, witam pana Przemysława. G4. No nie bardzo może bić. Skoczek F4 knot. Skoczek G7 słabe. Wieża D3 byśmy atakowali. No dobra. Skoczek G7, co gramy? Co gramy? Bijemy na F. Pewnie, że bijemy na F. Co teraz? Zbiliśmy na F. Włączę zegar. 10 sekund. D5, panie Szuchu, to nie są przykłady na D5.
HG3. Pan Zdzisław ma rację, no król H2, trzeba zagrać król H2. Król idzie na czarne pole. Król H8, wieża G1, goniec D5, proszę. Gramy dalej. I pan Daniel też. Nas mnie swędzi. Chyba będę się z kimś kłócił. Czardaś się skończył. A teraz leci skaży ty mnie. Co to znaczy to skaży? To chyba taki skaż tego wirusa. Wieża E1, wieża E1 lub wieża G6. Proszę, pan Szuchu. Wieża G6, bardzo dobry ruch. Oczywiście. Ale skoczek D5 jeszcze lepszy. Bierzemy białopolowego gońca. I co teraz? Wieża G5, bardzo dobrze. Nie można było bić wieży. Ma pan rację, panie Zdzisławie. A po co ta wieża G6, panie Zdzisławie? Co to daje? Co daje ruch wieża G6? Bo ja nie rozumiem. No nie rozumiem. Wieża E1. Wieża E1, doskonały ruch. A wieża G7? Co powiemy o wieża G7? Dobre czy nie? No królem nie bardzo. Gdzie hetman idzie? I wygramy to czy nie? Wygramy. Po skoczek G6 wygrywamy. No wieża G6 zagrał. Zagrał wieża G6. Zupełnie nie wiem dlaczego. A co teraz? Dostawił drugą wieżę. Gramy dalej. No, trzeba to powoli kończyć. Można wyzywać mnie. Kto jest szybki? Kto jest szybki, może wyzywać, tylko nie osobnik podpisujący się tak jak Alicja Kosa. Pogramy sobie. Panie Szuchu, a gra pan na szach szech? Szach szech, panie Szuchu. GF5? No gramy. Zegar włączę. Włączam zegar, włączam. Nawet na trzech, panie Szuchu, to się cieszę. Panie Szuchu, to zapraszam do gry. Panie Zdzisławie, pan sobie weźmie zeszyt i zapisze. Gra w szachy polega na tym, ruchy robi się na przemian. Raz białe i raz czarne. I pan przepisze sobie w celu utrwalenia 100 razy, panie Zdzisiu. Żartowałem. 200. No białe. No to co, panie? Pan Marco Polo, wieża
A nie, pan Zdzisio miał rację. Przepraszam pana, panie Zdzisiu, wieża F8. Panie Zdzisiu, no przepraszam pana. Wieża H6. Pani Anno, nie ma się czego śmiać, bo mój żart był nie na miejscu. Spudłowałem z tym żartem. Ale gramy dalej. Wieża bije E6. No wieża bije E6, no rób. No zbije, co dalej? A, wycofał się pan. To co pan mnie straszy? Panie pale. No dobrze, no. A ja już zdążyłem zareagować. Zanim pan się wycofał. Witam pana Ragoka, panie Ragok, a pan nie uczy się, jak grać z planów gry z izolowanym pionem hetmańskim. Niepotrzebnie, panie, a panu Ragok. Wieża H5 zupełnie poprawne. Dobry wieczór, panie Kamilu. Można powoli wywoływać mnie do gry. Zasady znane. Panie Aragog, a widział pan jak ten film z Alfredem Noblem? By zdwoić wieżę. Nie... Wieża G6 wygrywa. Hetman na G3 wygrywa, a on zagrał goniec B3. I zupełnie nie wiadomo dlaczego. Co teraz? To się cieszę, panie Aragog. To było tak miło, jak pan Przemeczek mnie chwalił, panie Aragog. Dawno mi ktoś tak nie chwalił. A woda mi się ogrzała. Panie Berdzik, to jak pan będzie oglądał, nie wolno niczego jeść ani pić. Bo może pan zaatakować swój komputer. Nawet jeżeli jest przenośny, tym bardziej jak jest przenośny. Bo tak to pan tylko klawiaturę, taką klawiaturę to się pod prysznic, potem do góry nogami i ona schnie. A w przenośnym trudniej klawiaturę się czyści. No to pewnie, że Hetman G3 wygrywa. Która wieża na G6, panie Piotrze? Pod piona? Hetman G3 wygrywa, zgoda. On zagrał Hetman G2. Na dwóch napad. Co teraz? Na dwóch napad. Panie Ragok, jakiego Francuza? Ulubieńca pana Michała? Panie Ragok? Carlsen z niego zrobi mydło. Zrobiłby z niego mydło. Wieża E6, pan Fukacz. Wieża E6 może wygrywać. Panie Aragog, wydaje mi się, że trzeba będzie ten turniej pretendentów zacząć od nowa.